Zwłoki bezdomnego mężczyzny znaleziono w budynku byłego szpitala przy ulicy Westerplatte w Świdnicy. Prokuratura wyklucza morderstwo. O zwłokach starszego mężczyzny w budynku byłego szpitala policja otrzymała zgłoszenie w poniedziałek rano. Na miejscu znaleziono ciało bezdomnego 66-latka. Przyczyną śmierci był prawdopodobnie zawał. Prokuratura wyklucza działanie osób trzecich. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok. Sprawę bada świdnicka prokuratura. Idąc ulicą wymachiwał wiatrówką. Teraz grożą mu 3 lata więzienia. Pijany 35-latek postrzelił z wiatrówki przypadkowego przechodnia. Skończyło się w szpitalu. Do zdarzenia doszło na ulicy Sienkiewicza w Czarniezdroju. Jak informuje Magdalena Korościk z wałbrzyskiej policji, mężczyzna wymachiwał niesioną wiatrówką, przerzucał ją z ręki do ręki, zarzucał to na jedno, to na drugie ramię. W pewnym momencie broń wystrzeliła i śród trafił w palec nogi przechodzącego nieopodal 52-latka. Pokrzywdzony skorzystał z pomocy medycznej. Po wyciągnięciu śrutu oraz założenia szwów został zwolniony do domu. Policjanci zatrzymali już 35-letniego sprawcę postrzału. Mężczyzna był kompletnie pijany. W wydychanym powietrzu miał prawie 2,5 promila alkoholu. Usłyszał zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Informuje Magdalena Korościk. Przyszło nam żyć w ciekawych czasach, w których odwieczne marzenie człowieka o lataniu okazuje się całkiem proste w realizacji. Na pikniku lotniczym mogliśmy zapoznać się z wieloma metodami podboju przez tworzy. Od lekkich i stosunkowo niewielkich paralotni przez majestatyczne szybowce, aż po imponujące maszyny silnikowe z potężnym wojskowym helikopterem Mi-8 na czele. Dużo działo się na niebie, ale nie brakowało też atrakcji na ziemi. Impreza to przede wszystkim chęć pokazania, jak rozwija się towarzystwo lotnicze i próba zarażenia pasją do latania odwiedzających gości. To także możliwość zaprezentowania niezwykle ważnego obiektu, jakim jest świebodzickie lotnisko. Tym razem mogliśmy również kibicować spadochroniarzom podczas zawodów lądowania precyzyjnego. Piknik rozwija się wraz z organizującym go towarzystwem. Z roku na rok jest coraz więcej atrakcji i ciekawszych maszyn do oglądania.